Farmisz może mounty? A może chciałbyś? A może Ulsu, łapka w dół! Hej, witajcie, ja jestem Nexus i dziś opowiem wam o farmieniu mountów i mam nadzieję, że zachęcę was tym małym, powiedziałbym, poradnikiem do tego, żeby zbierać te wszystkie wierzchowce, które są rozsiane po całym świecie. Jest to naprawdę świetna zabawa. Naprawdę świetna zabawa, posłuchajcie się mnie, super jest. Zacznijmy od tego, że tych mountów w grze jest ponad 250, nawet więcej niż tyle. I zdobycie ich wszystkich to naprawdę jest zajęcie dla jakiegoś profesjonalnego mistrza Pokémon, który nie ma życia w sobie. Nie masz życia. Więc wiemy już na pewno, że mountów jest naprawdę wiele, więc mamy mounty jeżdżące, mamy mounty latające, wszystko to jest w zasięgu waszej ręki. Mounty jeżdżące mogą tylko biegać, natomiast latające mogą latać, więc nie, koniu, nie możesz latać. I ty, Quillenie, również nie możesz latać. Okej. On miał skrzydła. On ma skrzydła. Ma skrzydła, tak na boku, okej. Często wiele osób tak naprawdę nie obchodzi farmienie mountów, jako że no jakoś to takim troszeczkę zwisa. Natomiast zachęcić was mogę tym, aby pójść i spróbować oczywiście swoich sił. Raz, że jest to dobra zabawa, dwa, że można coś fajnego wydropić i później mieć swag na mieście. Natomiast trudno oczywiście się za to zabrać, od którego mounta mam zacząć, gdzie mogę znaleźć jakieś różne fajne mounty i to także powiem wam co, jak i gdzie możecie znaleźć. Ja oczywiście dam wam moje jakieś swoje porady dotyczące farmienia mountów, które warto zacząć, które lepiej zrobić na początku i jak w ogóle za to się zabrać. Zacznijmy od tego, żeby sprawdzić swoją kolekcję mountów. Ile mountów macie, ile możecie jeszcze zdobyć i przede wszystkim zainteresujcie się mountami, które są bardzo łatwe do zdobycia, na przykład za reputację w danym mieście, przykładowo w Stormwind czy też Orgrimmarze, możecie kupić sobie jakieś tam konie, wilki i te sprawy. Zajmijcie się właśnie tymi frakcjami. Na początku tych mountów jest naprawdę dużo, bo w każdej frakcji jest przynajmniej po 4, 5, nawet więcej i to da wam takiego naprawdę solidny boost, a następnie możecie zająć się innymi rzeczami, jak farmienie już takich troszeczkę innych reputacji, na przykład w Winter Spring, albo możecie zająć się farmieniem, czyli bierzecie miecz czy też strzelbę, łuki, cokolwiek tam możecie wziąć w dłoń. Nie. Chodzi mi o penisa. I ruszacie do tej instancji siekać te wszystkie bossy niemiłosiernie przez wiele tygodni i może coś wam poleci. Onyxia polecia! Ja już to gdzieś tam opowiadałem wiele razy, ale... Wlazłem do środka i od razu poleciałem w stronę Alice Razora. Boss padł o godzinie 14:19 i co się okazuje, poleciał Flame Talon of Alice Razor. Super fajny, płonący Ravenlord, bardzo ładny mount. Dzień już powoli się kończył i nagle ktoś powiedział mi, że jeszcze z Ragnarosa leci drugi mount. Jest to płonący Firehawk. Dlatego też, wiedząc, że już jednego mounta wydropiłem, szczęśliwy poleciałem na Ragnarosa. Może mi drugi poleci. No i co się okazuje, że poleciał. No i tak robi się Firelands według Nexosa. Anzu, we meet again. Ravenlord! Yes! Aby skoordynować to wszystko, warto byłoby zrobić sobie jakąś taką swoją drogę, czy też jakieś notatki, w jaki sposób farmić te mounty. To oczywiście zostało już zrobione dla was, dzięki tej stronie, która pojawia wam się teraz tutaj na ekranie, jest również w opisie, więc możecie sobie tam kliknąć, jeżeli jesteście na telefonach, to w ogóle ogląda na telefonach. Ta strona pokaże wam wszystko, co tak naprawdę potrzebujecie, żeby zacząć farmić mounty, lub pokazać, jak usprawnić farmienie tych mountów, z tego względu, że wpisujecie swoją postać, wybieracie realm i następnie strona oblicza i sprawdza, jakie mounty macie, jakich nie macie i pokazuje wam w poszczególnych zakątkach świata, jak najlepiej zacząć farmienie mountów. Przykładowo w Northrend pokażę wam, gdzie warto się udać, albo jakie warto miejsca odwiedzić, żeby móc zdobyć jakiegoś mounta. No i to wam pokaże bardzo ładną taką drogę, którą możecie dziennie czy też tygodniowo wykonywać, więc polecam wam zerknąć na tą stronę. Ja korzystam z niej regularnie i dzięki właśnie tej stronie farmię sobie mounty, które jeszcze mi zostały. Przede
Przede wszystkim jednym z pierwszych mountów, którego warto pofarmić ze strony Alliance, jak i Hordy, choć bardziej Alliance z tego względu, że jest bardziej słagowy, jeżeli chodzi o numerek, no to także jest bardzo łatwy do zdobycia, jest to Death Charger Reigns. I leci on z instancji Stratholm. Wchodzi się do niej dokładnie tędy, no i macie tutaj taką szybką wersję, jak przebiec przez tą instancję, jest to mój stary film swoją drogą, i przebiegacie sobie przez tą instancję i ostatni boss właśnie dropi tego mounta. Jest oczywiście niewielka szansa na zdobycie jego, natomiast instancję można robić 5 czy też 10 razy na godzinę, więc możecie sobie robić na przykład 10 dziennie i następnie wrócić kolejnego dnia. Ewentualnie, jeżeli jesteście uparci, to nawet w jeden dzień możecie zrobić całkiem sporo instancji, nie chcę mi się liczyć. To był jeden z pierwszych mountów, które zdobyłem i on tak naprawdę napędził mnie do tego, żeby zacząć zdobywać coraz to kolejne mounciki i coraz to kolejne właśnie wierzchowce. Następnie można pofarmić sobie oczywiście Ravenlorda, który znajduje się w Setek Halls, który jest w Auchidonie na Outlands. Tam również możecie się przejść i zdobyć jednego i wchodzi się dokładnie tu, a następnie musicie przebiec przez całą instancję i ostatni boss na modzie heroicznym, dlatego można to robić raz dziennie i możecie właśnie wydropić tamtego mounta. To także jest bardzo dobry początek. No ale po co farmić te mounty? Po co one mi? Po co? No po co? Raz, jeżeli jesteście jakimiś tam zdobywcami, lubicie bardzo ładne wypełnione numerki w waszej kategorii collections czy cokolwiek w achievementach, no to na pewno to was pewnie zadowoli. Natomiast, no nie ukrywam, że swag troszeczkę musi być. Wyobraźcie sobie, wjeżdżacie do miasta i możecie wleźć na jakiegoś bardzo fajnego mounta i pokazać troszeczkę swojego internetowego penisa, swojego farta, czy cokolwiek, swojego skilla, whatever. No dobra, w takim razie wyruszajcie na łowy i szukajcie. Mam nadzieję, że może jakieś mounty wydropiliście, albo wydropicie jakieś mounty. Jeżeli to zrobicie, napiszcie oczywiście w komentarzach, które macie tutaj na dole. Zapraszam, pa pa, cześć!